I teraz czas na Dragon Road akt pierwszy dzienny. Później będę pokazywał też te dodatkowe akty, ale misji pobocznych raczej nie będę pokazywał. Bo po pierwsze nie wiem, gdzie te misje poboczne są. I po drugie są to tak naprawdę wcześniejsze poziomy, tyle że ostro skrócone. I tam był księżycowy medal, ale w sumie to nie wiem do końca jak go zebrać. Jest tam chyba na końcu sprężynka, ale mogę się mylić. Co najciekawsze, Sonic czasami zamiast tego airboosta lub boostowania w powietrzu, jak to kto chce nazwać, będzie czasami robił jump dash, jeśli jest bardzo blisko tych właśnie dużych pierścieni pomarańczowych. Co jest trochę ciekawe. I żeby zrobić airboost, to tak jak zwykły boost, trzeba mieć energię pierścieni lub ring energy, lub jakkolwiek chcecie to nazywać. Szczerze mówiąc, nie rozumiem, dlaczego tam jest taka sekcja, zwłaszcza że gracz prawdopodobnie się już tak ostro przyzwyczaił do tego, że w dziennych poziomach się tak ostro zapierdyka, że na tamten moment pewnie ostro by zdziwił. I w ogóle jak będziemy szybko biegać po wodzie, to będziemy mogli po niej biegać. Źle to zdanie sformułowałem. Ale trzeba jeszcze pamiętać, żeby boostować, bo inaczej Sonic zacznie zwalniać, aż w końcu spadnie i się zabije, bo Sonic nie umie pływać pomimo tego, że jest jeżem. I taka ciekawostka, twórca Sonica, nie pamiętam teraz jego imienia, ale Sonic nie umie pływać, ponieważ jego twórca źle przeczytał informacje na temat jeży. Bo mu się wydawało, że jest napisane, że jeże nie umieją pływać, a tak naprawdę jeże umieją pływać. Taka krótka ciekawostka. I zaraz kolejna sekcja z takimi platformami. Tyle, że tym razem są jeszcze przeciwnicy, żeby nas wkurzać. To mógłbym nagrać też Sonic Generations, tyle że mam płytę skopaną. Zaczyna się na wczytywaniu. Znaczy inaczej. Zaczyna się praktycznie zawsze przy przycinaniu. Jest szansa jedna na, nie wiem, 200, że się nie zatnie. I w ogóle mamy tu też takie rakiety. I to już jest końcówka poziomu i będziemy po tym wielkim chińskim murze albo Chunnanowym, chociaż to dziwnie brzmi. I teraz mamy takiego robota, którego imienia nie pamiętam, no ale on będzie właśnie nas tak ścigał i podczas tego uciekania będą nam jeszcze przeszkadzały bomby, które są rozmieszczone na trasie. One chyba zawsze się zmieniają, ale mogę się mylić. I właśnie żeby go zgubić, to właśnie trzeba no po prostu wytrzymać odpowiednio długo.
I w ogóle chyba, żeby zdobyć A, to trzeba mieć albo 150, albo 200 tysięcy. Więc tak naprawdę różnica pomiędzy tymi najwyższymi ocenami jest o wiele mniejsza niż pomiędzy tymi najsłabszymi. Dlatego trochę trudno jest zdobyć E. No ale nic ciekawego się nie zdarzyło w tym poziomie. To znaczy inaczej. Dowiedzieliśmy się, że roboty Eggmana zaatakowały właśnie pewną część Chunnan. Ale teraz wracamy do Spagonii. I cały czas mam wrażenie, że mam ustawione głosy japońskie. Ale sprawdzę to po nagraniu. Albo się po prostu zbugowały jakoś te głosy. Bo nie wiem, czy już wspominałem, ale w opcjach można ustawić to, czy chce się, żeby postać mówił japońskim, czy angielskim głosem. Domyślnie jest ustawione na angielski. No i z tego co zauważyłem, to tylko Sonic wydaje japońskie głosy. Ma japoński głos. I teraz zdaje się, chyba będziemy... Udamy się do tej... świątyni w Spagonii. Bo właśnie za każdym razem, kiedy się wraca do profesora, to on zwykle nam gratuluje wykonania roboty i mówi nam, gdzie trzeba się udać, to wszystko. A teraz brama do bossa nam się otworzyła. I gra on od razu mówi, co to będzie, ale... I w sumie też nam trochę pokazuje, jeśli się dobrze przypatrzycie. Dlatego moim zdaniem ten... W ogóle powinno być napisane... powinny być znaki zapytania zamiast tego Egg Devil Ray oraz... jakiś czarny ekran. Zamiast tego wielkiego obrazka z lekko zamazanego jakimś tam zakłóconym sygnałem telewizora i z wielkim znakiem zapytania. I to jest kolejny dzienny boss. I tym razem nie będziemy słyszeli doktora Eggmana, ponieważ tym pojazdem kierują jego roboty. I tego bossa się pokonuje praktycznie tak samo jak pierwszego. Już nie pamiętam jego nazwy. Ale trzeba też uważać, żeby nie nagryźć się na niego ataki. Ale tak jak poprzedniego dziennego bossa, to wystarczy po prostu jak najmniej obrywać, jak najwięcej pierścieni zdobywać No i to w sumie wszystko. I właśnie ten boss będzie nas atakował właśnie takimi laserami głównie. Jeszcze ma też za sobą taką, nie wiem, elektryczną barierkę.
I tutaj też są sekcje 2D. Chociaż o tym zapomniałem. I S na pewno nie będzie, bo strasznie wolno mi to idzie. I nie mam w ogóle pierścieni. I w ogóle jedyny sposób, żeby zdobywać pierścień, to właśnie przez zdobywanie ich na poziomach. Dlatego jeśli często ukończacie poziomy z małą ilością pierścieni, to wtedy będziecie mieli też bardzo mało pierścieni. Chociaż pierścienie nie są w ogóle potrzebne do ukończenia gry. Pierścienie są potrzebne tylko po to, żeby kupować jedzenie, które dodaje pewną ilość doświadczenia. I będę kontynuował po cutscence tej. Bo nie chcę jej zagłuszać. Chociażbym w sumie chyba zdążył wytłumaczyć, ale dobra, właśnie w sklepach oprócz jedzenia, które dodaje doświadczenie lub w pewnym sensie Chaos Orbów, można też kupić kasety wideo, telewizor, żeby odtwarzać właśnie te kasety, gramofon lub szafę grają muzyczną, żeby odtwarzać płyty gramofoniczne, znaczy winylowe, oraz biblioteczkę, żeby móc oglądać te artbooki. I w sklepach też możemy właśnie kupić artbooki, kasety i płyty winylowe. I w różnych sklepach, w różnych miejscach planety są różne towary. I to się tyczy nie tylko jedzenia, tylko też kaset i płyt i artbooków. I danego artbooka, płytę lub kasetę można zdobyć tylko w jednym miejscu. I warto właśnie poszukać tych artbooków i tych innych tych po tych sklepach dopiero na końcu gry. Bo po przejściu są wszystkie odblokowane. I w ogóle właśnie jak wchodzimy do różnych miejsc, to właśnie stracimy kontrolę nad Sonikiem, ale zdaje się holosce, jak się wychodzi, to jest sposób, żeby właśnie żeby zbugować Sonika i żeby wypadł poza poziom. I teraz tam profesor każe się udać do holoski. Ale ja już będę teraz kończył. Więc cześć. That us.